No to jedziemy jeszcze jednego, bo tak akurat księgowy zadzwonił. Dobra, pouwalali wam stawki w całej Polsce, bo koronawirus. I musimy się przygotować, tak? Wy wiecie tylko tyle, że uwalali wam o 2-3 złote lub 10%. Z tego co wiem, to już w Gdańsku stawiają się co chwilę nowe maszyny, więc demontaży jest więcej, tak? Czy mniej? Montują się nowe żurawie. Wcześniej tak się tłumaczyli, że no bida będzie i teraz musimy uwalić. I teraz widać, że jest to czysta zagrywka firm. Po to, żeby zaoszczędzić. Ale chodzi o Januszy. Im więcej Janusz wam uwali ze stawki, czyli zaniży wasze dochody rok do roku, tym więcej Janusz dostanie z państwa. I teraz Janusz może podpisać za was odbiór pieniędzy. Tak samo zrobił ten tutaj w zeszłym roku. Za chłopaka 400 zł mu chapnął. Chłopak poszedł, powiedział, że się zgłosi na policję, no to jakoś to jeszcze wyszło. Ale Janusze są cwane i będą próbowali takie rzeczy robić. Nawet jak dostanie pieniądze, to nie musicie ich w ogóle zobaczyć. I okaże się, że wasza stawka jest niższa, wy robicie więcej, bo macie niższe stawki, bo kryzys. A Janusz ma to, co wam do tej pory na was zarabiał, plus to, co dostanie do sfinansowania. Jeszcze więcej. Zatem będziemy robić coś takiego, że na pewno będzie nagrany film z księgowym, taki z ukrytej kamery, żeby tylko nie pokazywać twarzy i będzie ewentualnie zmieniony głos, ale będzie to normalne przedstawione, że będzie film edukacyjny i księgowy się wtedy wypowie, jakie wałki na was mogą robić. To mam nadzieję przyszły tydzień. Ale księgowy był bardzo zaskoczony tym, jakie rzeczy się u was dzieją i jak to wszystko jest robione. Więcej wam uwalą, więcej zarobią, a wy się teraz martwcie, bijcie się o miejsca i bijcie się o pracę. Pięknie. Ciśnie się na usta takie słowo, które pewnie na YouTubie nie może paść, ale wysterowali was. Teraz przez 3 miesiące co najmniej będą pobierać wyższe jakby benefity za was, a wy przez 3 miesiące będziecie rypać jak głupki, bo będziecie uważali, że stawka musiała spaść, a wy teraz musicie pracować więcej, panowie operatorzy. Ci, którzy szukają pracy, to samo. Zagrywka firm połączona z koronawirusem i obniżeniem stawek. Kto na tym dobrze wyszedł? Bo dośle mi takie materiały. Chłopak, który jest na samozatrudnieniu, załatwił sobie 7000 zł w tym właśnie czasie. Będzie można to pokazać, jak to zrobił, więc kto ma samozatrudnienie, a nie brał jakichś ulg, nie wiadomo jakich, albo nie jest rolnikiem, to będzie to pokazane, żebyście mogli się też bronić jako samozatrudnieni. Najgorzej będzie właśnie na umowach o pracę i na zleceniach. Ale może sami to zrobicie, bo postaramy się też pokazać, jak sprawdzić, czy Janusz wziął dofinansowanie na was, a tylko wam nie dał. Fajnie? Dziękuję bardzo.